Mamy daną funkcję f zadaną jako sumę nieskończonego szeregu potęgowego minus 1 do n-tej razy x do potęgi 2n plus 3 podzielone przez 2n plus 1 silnia. I naszym celem jest obliczenie trzeciej pochodnej funkcji f w zerze. Może tak, może napiszmy kilka pierwszych wyrazów tego szeregu, czyli f od x, ta funkcja byłaby tak. No, dla n równego 0, tak? To jest minus 1 do 0, czyli 1, potem jest x do trzeciej przez 1 silnia. Czyli pierwszy wyraz to jest x do trzeciej, potem następne wyrazy to by było co? Minus 1, tak? To będzie minus x do potęgi 2 plus 3, czyli piątej, podzielone przez ile tu jest dla n równego 1? 3 silnia, czyli 6 by było. Potem dla n równego 2 to jest plus x do potęgi siódmej przez 5 silnia i plus wyrazy wyższego rzędu. No dobrze, czyli f jest sumą pewnych, no wprawdzie nieskończonej ilości takich wyrażeń, no ale gdyby to była skończona suma, to po prostu pochodna naszej funkcji, powiedzmy pierwsza pochodna, to co byśmy zrobili? No każdą z tych funkcji byśmy zróżniczkowali. No zróbmy tak samo tutaj. Wprawdzie powinniśmy tutaj zachować pewną ostrożność, bo nie jest jasne, że wzory, które obowiązują dla sum skończonej, dla 2, 5, 10 funkcji, obowiązują również dla takiego szeregu, czyli nieskończonej sumy takich wyrażeń. No ale powiedzmy, że na chwilę się tym nie będziemy przejmować, tak? Czyli liczymy pochodną każdego z tych wyrazów. Czyli tak, 3x kwadrat będzie, potem jest tak, minus pochodna x do piątej to jest 5x do czwartej przez 3 silnia plus 7x do szóstej przez 5 silnia, no plus wyrazy wyższego rzędu. Czyli to by była pierwsza pochodna. Druga pochodna, no to skoro już raz zróżniczkowaliśmy każdy z tych wyrażeń po kolei i dodaliśmy, no to dlaczego mielibyśmy nie zrobić tego samego drugi raz, prawda? Czyli mamy 6x minus to jest 20x do trzeciej przez 3 silnia plus 7 razy 6, 42 przez 5 silnia x do piątej. To jest no, plus wyrazy z wyższego rzędu. No i trzecia pochodna, postępując jeszcze raz tak samo, to by było 6 minus 60x kwadrat przez 3 silnia plus 5 razy 42, tak? Czyli 210 przez 5 silnia x do czwartej, no plus wyrazy wyższego rzędu. No i teraz, jeżeli nas interesuje trzecia pochodna w zerze, no to wstawiamy sobie trzecią za x 0 tutaj i widzimy, że tu mamy sam x do jakiejś potęgi dodatniej, prawda? Wszystkie te wyrazy są 0 i zostaje tylko pierwszy wyraz tego szeregu, czyli 6. Wobec tego wygląda na to, że jeżeli wolno tak zrobić, jeżeli wolno, prawda, jakby ze znakiem różniczkowania wejść pod znak, zamienić kolejność z tym szeregiem, czyli zróżniczkować każdą z tych funkcji składowych w szeregu, no to ta pochodna wygląda, że w zerze będzie 6, więc można ją obliczyć w ten sposób. No wyższe wyrazy tu nie wpływają, dlatego że one mają, w zerze będą 0, prawda? Bo po zróżniczkowaniu nadal zostanie jeszcze x do jakiejś potęgi. Jeżeli tak się w chwilę zastanowić, to widać, że właściwie, ponieważ trzecią potęgę w zerze mamy, trzecią pochodną w zerze mamy policzyć, to wszystkie x-y, prawda, które mają wykładnik większy niż 3, to w zerze i tak po trzykrotnym zróżniczkowaniu i tak jakiś x zostanie. Więc właściwie wszystko, co powinniśmy wiedzieć, to moglibyśmy zacząć od tego, prawda? O. I tylko zróżniczkować pierwszy wyraz, bo następne wyrazy i tak w zerze będą 0. Więc skoro zrobimy tak, że będziemy różniczkować wyraz po wyrazie ten szereg, to właściwie wystarczy nam znajomość pierwszego przy x do trzeciej współczynnika, prawda? Czyli 3 razy trzeba to zróżniczkować. No i właśnie policzyć, to będzie 6. Może przydatne byłoby też taki ogólny wzór, prawda? Powiedzmy, że mamy, zróżniczkujemy to w takiej formie z tym znakiem sigma, więc jako ćwiczenie może policzmy f' od x. F' od x to by było, no właśnie, suma od n równego 0 do nieskończoności. No tu mamy tak, minus 1 do n, tej to oczywiście przy różniczkowaniu nam się nie zmieni,
Potem jest x do potęgi 2n plus 3 różniczkujemy, czyli będzie co? 2n plus 3, prawda, razy x do potęgi 2n plus 2. Podzielone przez, no przez to, co było, czyli 2n plus 1 silnia, tak? Było 2n plus 1, 2n, tak, to jest pierwsza pochodna. Druga pochodna od x, no to jeszcze raz tę samą operację należy wykonać, czyli to była suma minus 1 do n tej, tu by było co? 2n plus 3, no i znowuż 2n plus 2, następny razy x do potęgi 2n plus 1. No i podzielone przez 2n plus 1 silnia. No i jeszcze raz trzecia pochodna, czyli f trzecia pochodna, tak? To by była suma od n równego 0 do nieskończoności minus 1 do n tej 2n plus 3 2n plus 2 2n plus 1 x do potęgi 2n podzielone przez 2n plus 1 silnia. My teraz to widzimy, że ten szereg rozpoczyna się, ten szereg się rozpoczynał tutaj od x do kwadratu, prawda? Dla n równego 0 mamy x kwadrat. Ten się rozpoczyna od x do zerowej, czyli dla n równego 0 mamy wyraz stały, a niezależny od x, a x do zerowej, czyli to jest 1, czyli dla n równego 0 mamy tak, minus 1 do zerowej to jest 1, 2n plus 3, czyli 3 razy 2, potem jest 2n plus 2, potem jest 3 razy 2 razy 1 podzielony przez 2n przez 1 silnia, czyli 1, tak, plus, no potem jest, potem możemy napisać resztę w postaci sumy, suma od n równego 1 do nieskończoności minus 1 do n tej 2n plus 3, 2n plus 2, 2n plus 1, x do 2n tej przez 2n plus 1 silnia. No i teraz tak, jeżeli nas interesuje wartość tego wyrażenia w zerze, no to tutaj mamy x do dodatnich potęg, wszystkie te wyrazy są 0, no i zostaje nam tylko 3 razy 2 razy 1, czyli 6. Wobec tego tak jak być powinno. No i można się teraz zapytać, czy to nasze liczenie ma jakiś sens, no bo wiemy, że tak, że to jest pewien szereg potęgowy, on ma pewien promień zbieżności, no my go różniczkujemy, tak jak tutaj, prawda, wyraz po wyrazie otrzymujemy pewien nowy szereg potęgowy. No pytanie, czy jego promień zbieżności się nie zmieni, prawda? Czyli na przykład, czy nam promień zbieżności nie zmalał i dla pewnych liczb, dla których ten wzór na przykład miał sens, że mogliśmy policzyć wartość tej funkcji, no to po zróżniczkowaniu mogłoby się okazać, że ten szereg przestał być zbieżny. Wobec tego, no musimy tutaj uważać. No i ja przytoczę takie twierdzenie, może dla szeregów potęgowych, które nie będę udowadniał, tylko je przytoczę, że rzeczywiście dla szeregów potęgowych wszystko jest bardzo przyjemne, to znaczy można robić tak, jak zrobiliśmy. No i to twierdzenie o różniczkowaniu szeregów potęgowych właśnie mówi, że szereg potęgowy można różniczkować wyraz po wyrazie. Czyli jeżeli mamy szereg potęgowy w takiej ogólnej postaci anx do n tej, czyli to jest szereg ośrodków w zerze, już żeby nie komplikować zbytnio, to wiemy, że taki szereg ma pewien promień zbieżności, czyli jest zbieżny dla modułu x mniejszego od pewnej liczby dodatniej r. No w szczególności r może być nieskończoność, czyli ten szereg może być zbieżny dla wszystkich liczb rzeczywistych. I wiemy, to twierdzenie mówi, że jeżeli tak, to szereg pochodnych, prawda, to jest właśnie tutaj, różniczkujemy wyraz po wyrazie, czyli to jest an razy x do potęgi n minus 1 razy n i suma jest od n równego 1, dlatego że ten wyraz dla n równego 0 to jest a0 razy x, on jest stały i to przy różniczkowaniu znika. Czyli równie dobrze mogę zapisać to w ten sposób, mam sumę od n równego 1 do nieskończoności n a n x do potęgi n minus 1. I wtedy ten szereg ma ten sam promień zbieżności. No, czyli wszędzie tam, jeżeli biorę otwarty, prawda, tu jest moduł x ściśle mniejszy od r. Może się zdarzyć, że ten szereg na przykład jest zbieżny dla x równego r, a ten nie już. Natomiast jeżeli ten jest zbieżny dla x mniejszego od r, moduł x mniejszego od r, to ten też jest zbieżny. Czyli mogę zróżniczkować
szereg wyraz po wyrazie, dostaje pewien nowy szereg. No i ten nowy szereg właśnie okazuje się, to twierdzenie mówi, że właśnie ten szereg, który jest zbieżny, ma ten sam promień zbieżności, jest pochodną naszej funkcji f. Czyli pochodna naszej funkcji f zadanej takim zbieżnym szeregiem potęgowym, to jest właśnie określona tym wzorem n a n x do n minus pierwszej, czyli mówimy, że w szereg potęgowy mogę różniczkować wyraz po wyrazie, no i mam wzór na szereg, który wyraża pochodną mojej funkcji f. No dobrze, ale jeżeli ja mogę zrobić to raz, jeżeli jednokrotne różniczkowanie mi nie zmienia tego promienia zbieżności, to oczywiście mogę to zastosować jeszcze raz, prawda? Czyli prawda, pochodna wtedy jest pewnym szeregiem, który ma ten sam promień zbieżności. No to druga pochodna, to jest pochodna pierwszej pochodnej, no to mogę zastosować to twierdzenie raz jeszcze i otrzymać wzór na drugą pochodną, prawda? Czyli stosuję ten sam wzór, tylko zamiast an mam bn, czyli to jest n plus 1 bn plus 1 x do n tej. No i teraz w miejsce bn plus 1 wstawiam to, tak jak bn się wyrażało przez mój pierwotny szereg. I mam wzór, że druga pochodna jest znowu szeregiem, który ma ten sam promień zbieżności, no bo skoro jednokrotne zróżniczkowanie mi nie zmieniło promienia zbieżności, no to dwukrotne również mi nie zmieni, prawda? Czyli mam taki szereg na drugą pochodną i oczywiście mogę to powtórzyć jeszcze raz. No i mam wzór na trzecią pochodną szeregu potęgowego. No i jeżeli mnie interesuje teraz wartość w zerze, no to widzę, że wartość w zerze to jest po prostu 3 silnia razy współczynnik przy x do trzeciej. No i dokładnie tak, jak to było w naszym przypadku. Czyli prawda, przy x do trzeciej współczynnik był 1, prawda? No i 3 silnia, czyli 6. I to jest właśnie trzecia pochodna w zerze. Prawda? Czyli właściwie to ma taką zaletę, że jeżeli wykona się ten rachunek raz, prawda? Jeżeli się udowodni takie twierdzenie i wykona się ten rachunek raz, no to potem wiadomo, prawda, że i łatwo zobaczyć, że druga pochodna w zerze to jest 2 silnia razy A2. Trzecia to jest 3 silnia razy A3, no 50 to będzie 50 silnia razy A50. No i oczywiście to jest nic innego jak wzór Taylora dla tej funkcji określonej szeregiem potęgowym.